czołem, ludziska! Gramy dalej w Darkest Dungeon. Doszedł do ekipy okultysta Dante. I teraz, w związku z tym właśnie, że doszedł do nas okultysta, który, że tak powiem, lubi bawić się różnymi ciekawymi rzeczami przy okazji takimi właśnie jak markowanie. Gdzieś tu mamy to markowanie. Proszę bardzo, jest Mark Target. I teraz, zrobię taką opcję, ponieważ mam trzy postacie, które lubią bawić się markowaniem. Przede wszystkim będzie to Dante. Również Mr. Hades lubi, że tak powiem, zadawać niezłe damage postaciom, które są zamarkowane. I do tego jeszcze, z tego co pamiętam, to chyba właśnie 4-4 ma również markowanie i tak, i damage zamarkowanym postaciom, więc moim zdaniem jest całkiem spoko. Mógłbym w sumie teraz zamiast używania tego markowania tutaj dać mu Blind Fire, co dodaje mu, jak widzicie, plus 9 speeda, ale strzela w dowolnego randomowego przeciwnika, więc chyba tak zrobię. Trochę mu tu zmienię właśnie pod tym kątem, żebym mógł właśnie nie marnować tego markowania, którego będę i tak używał tutaj Dante. Chyba, że Dante nie będzie tutaj, że tak powiem, używał tego markowania, tylko będzie korzystał z Weird Reconstruction, który leczy od 0 do 10 punktów i czasem jeszcze może nałożyć Bleed, ale niekoniecznie to zależy wszystko od tego tutaj Bleed Resistance. Więc reszta skilli jest taka, powiem szczerze, no bez szału, tak? Ewentualnie atakuje dwa ostatnie rzędy jeszcze, to może być. Tutaj zmniejsza damage i accuracy, to też nie jest kiepskie. Moim zdaniem te cztery, które tutaj dobrałem, są całkiem mocne. Staba odjąłem właśnie dlatego, żeby mieć vulnerability hex. Dobra, oczywiście jeszcze najgorsze jest to, że ty masz coś takiego jak Lockjaw tutaj. No i tego perka trzeba będzie się pozbyć, ale jak widzicie mam niewiele kasy. A jeszcze trzeba by zadbać o Kiwixa i Pon Patek, którzy powinni gdzieś wylądować i się lekko odstresować. Więc tak, tu w sanitarium będziemy wrzucać, kiedy będziemy chcieli usuwać perki. Chwilowo jeszcze nie chcę usuwać perków. Co my tutaj mamy upgrade'owane? Mamy Gambling i Brothel zaupgrade'owane. Wydaje mi się, że ty powinieneś pójść pełną gębą tutaj. Chyba, że zaupgrade'uję jeszcze to miejsce, tylko że ja chcę zebrać tarczki i portrety, kurczę, kresty i portrety chcę jeszcze zbierać, więc nie będę chwilowo tutaj je wydawał. Bo chciałbym jakby przygotować się na to, że niebawem będą już drugie poziomy, a drugie poziomy oznaczałyby, że fajnie byłoby również skorzystać z tego, że mamy drugi poziom i zacząć upgrade'ować te postacie na lepsze poziomy z lepszymi sprzętami, żeby zaczęli grać. Także, no, zapłacimy te 1500, proszę bardzo, że tak powiem, Kiwix zostaje w brothel, czyli nie w karczmie, tylko w burdelu, tak, nazwijmy to bezpośrednio. Pon Pata, no mam 2100, wydaje mi się, że to i tak będę musiał użyć jeszcze na te wszystkie wyprawy, więc spoko. Nikogo więcej nie brałem, nie powielam swoich wyborów po raz drugi. Czekam jeszcze, aż pojawi się chyba Helion. Heliona nie mamy, Crusadera nie mamy, więc jeszcze to muszę mieć na uwadze. Więc, moi drodzy, wyprawiamy się w trasę. Idziemy do Weld, a że idziemy do Weld, to chciałbym jeszcze zaraz, powiem, co jeszcze ciekawego chciałbym zrobić. 100% Room Battles, dobra. Spoko. Czyli, moi drodzy, Nefist wraca na front, za nim idzie Mr. Hades, potem mamy jeszcze 4-4, ale on będzie tym razem na trzeciej pozycji, mam nadzieję, że nie będzie płakał z tego względu. Nie, nie będzie płakał i bierzemy również Dantego, który będzie właśnie stał z tyłu, ale też to nie robi mu wielkiej różnicy, mogą się zamieniać pozycjami, to nie jest żaden problem. Wszystkie skille, które mają zarówno Dante, jak i 4-4, dają radę z trzeciej i czwartej pozycji, czyli spoko. I tak tutaj damage mi jakoś bardzo nie wadzi, bo i tak będę głównie używał tutaj, prawda, zabawek w postaci obniżania, czy namierzania, czy leczenia, więc spoko. Dobra, to jest moja ekipa na dzisiejszą wyprawę. A teraz chciałbym oczywiście wziąć zapas jedzenia, czyli 8 powinno styknąć. Tak trochę oszczędniej podejdziemy. Wezmę sobie, ale za to wezmę sobie 6 torczy, skoro mam Room Battles wykonać. Nie, to w sumie do 90% eksploracji byłoby potrzebne. Dobra, ale niech będzie, okej, weźmiemy 6 torczy. Jako, że to jest Weld, to jest szansa, że będziemy musieli wziąć też jeden Anti-Venom. Chcę wziąć właśnie Holy Water, bo być może się przyda. Wezmę też jeden klucz. I pytanie, czy będę chciał wziąć jeszcze na przykład jeden bandaż, w razie gdyby coś krwawiło, ale tam chyba rzadko co mi atak... No, mogą się zdarzyć ataki, żeby było krwawienie. Nie mam nikogo, kto by mi to krwawienie wyleczył, ale wydaje mi się, że spoko. Spróbujemy z jednym antivenomem, to jest przecież podstawowy, krótka wyprawa, więc startujemy 8-6. Tak, zobaczymy, czy Holy Water się uda użyć, bo chciałbym go wreszcie wykorzystać w którymś momencie. Dlatego go sobie wziąłem.
Zatem zaczynamy, moi drodzy, wracamy do Weld, żeby zebrać odpowiednią ilość, kurczę, ditsów. Przede wszystkim ditsów, żeby rozbudować blacksmitha. O, widzicie, o teraz będziemy... Dobrze, że wziąłem więcej pochodni. Bo będziemy musieli wybrać drogę i w którąś stronę jednak pójść, więc... Without further ado... O kurde, pierwsze wejście i od razu, proszę bardzo, już potyczka. O, i już Blanket Fire globalny. Mam jedną postać leczącą, prawda? Jest Weird Reconstruction, więc spoko. Dobra, to teraz co? Oni mają po 15 punktów, więc mogę zacząć od markowania, ale chyba skupię się na Abyssal Artillery jednak. Oni są po prostu humanami. Nie będzie dodatków za Eldritch, ale... Świetnie, podwójny dodge. Początek wyśmienity. Cudowny wręcz. Dobrze. A zatem weźmiemy sobie chyba Withstand w tym przypadku. To trochę przyjmować na klatę te uderzenia, które tu będą. Stresowałem się też lekko. Więc spoko, Nephis da radę. O właśnie, o to mi chodziło. Shank. Okej, okay. Bounty Hunter dostał. Jest bleed. Dobra, te bleedy rzeczywiście są. Okej, Suppressing Fire. Wydaje mi się, że to wcale nie jest głupie. Chyba, że będziemy strzelać z Bolą albo Sniper. Blind Fire. O, strzelimy Blind Fire'em, bo to 9 speeda da. Zobaczymy, gdzie strzeli. I tak strzeli gdzie indziej pewnie niż wybiorę. Tak, strzelił gdzie indziej. Tak, strzelił tego ostatniego. Spoko, ale mamy plus 9 speeda, czyli teraz mega szybki jest koleś. I to mi się podoba. Dobrze. Tu możemy kogoś zestanować, gdybyśmy chcieli. Tu możemy kogoś, że tak powiem, dziabnąć. Wydaje mi się, że zrobimy tak, że spróbujemy tego gościa okaleczyć. Tak, i on powinien już paść. Tak, jak on będzie miał jego kolejka, to padnie. Dobra, jest pierwszy teraz, widzicie, kolejna tura i pierwszy zaczyna 4-4, ponieważ ma dużo do speeda. I to mi się właśnie podoba. Suppressing Fire, Accuracy i Critic spadnie. Ale wydaje mi się, że jednak będę próbował eliminować powoli tych typów. Tak jak się da. Zobaczymy, jak to się uda w sumie. Shank! Dodge, bardzo dobrze, nie trafiłeś. Pudła! O, ty zginąłeś tak jak miałeś. To mi się podoba, wykrwaliłeś się na śmierć. Blanket Fire, okej. Trzeba zacząć chyba używać Weird Reconstruction. Spróbujemy na Mr. Hadesie. 5 health, dobra, czyli spoko. Resist Bleed, więc też bardzo spoko. Dobra, czyli co? Czyli teraz może po prostu pierdzielniemy w coś na początku tu. Jakiegoś gościa, yep. Brigand dostał w pysk. Uppercut Slice. Okej, czy będzie Bleed? Nie, jeszcze go przeniosło na tył, oj, niedobrze. No dobra, tam nie, to nie jest dobra pozycja dla niego. Jeb! Dwa dodge, serio! Kurde, mają dodge mają na poziomie drugim! Jezus Maria, dodge 2! I dali radę? Co to ma być? Tylko Blind Fire mógłby dać radę tutaj, więc ja się wycofam z powrotem na pozycję, niestety. Shank! Okej. Kurde, dostał, ale resist przed bleedem był. Cały czas ich dużo jest i dużo mnie atakuje, no nie jest dobrze. Może było trzeba markować i wykańczać, ale spoko. Spoko. Tutaj by go wykończyło w 3 rundy. Dobra, jedziemy ostro, bezpośrednio. My go wykończymy, teraz go dobijemy tu jeszcze. Czy muszę kogoś leczyć, czy może niekoniecznie? Może spróbujemy jednak zamarkować tego gościa. W razie czego będzie obrywał bardzo potężne damage. Shank! O, dziabnął Arbalesta. 4-4 dostał trochę. A widzicie? Już mam trochę kiepsko z życiem. Okej, tu będzie, może trzeba gdzieś potem leczyć. Dobra, używam podwójnego ataku oczywiście. Jeb! O, teraz konkretny damage zadałeś. O, żeś chłopie. Ile było trzeba czekać na to, no? Ludzie. Bola! Leci. Pięknie krytyk, tylko że krytyk nie w tego, co powinien w sumie. Ale dobrze, że jest krytyk. Nie jest tragicznie. Dobra, spróbujmy kogoś wyleczyć. Spróbujmy wyleczyć Arbalesta, czyli 4-4. 8 healtha, dobrze. I Resist Bleed, bardzo nice. I widzieć bardzo, chyba najlepsza postać lecząca, biorąc pod uwagę to, że może prawie wcale nie wyleczyć i jeszcze okaleczyć. Ale ogólnie jest spoko, zacznę się leczyć. Wykorzystam ten moment na leczenie, bo i tak koleś zanim będzie miał swoją akcję też trochę minie i go dobije w taki sposób. Może niekoniecznie. Dobra, a jeszcze raz się wyleczę. Wykorzystam znowu moment. Proszę bardzo, leczymy. On i tak tutaj zginie przy pierwszym lepszym strzale. Więc dobra, położony. Dobra. Pojedynek zakończony. Nie powiedziałbym, że jakimś mega wielkim sukcesem. Biorąc pod uwagę, że wystartowaliśmy i od razu nas zaatakowały jakieś dziady. Okej, to już było zlutowane, świetnie, podoba mi się to.
lubię, że tak powiem, zdobywać bardzo dużo pustej przestrzeni i powietrza. Świetnie! Pierwszy room battle i to aż czterech brawlerów. Nie, dwóch akolitów i czterech brawlerów. Kurde! Wszyscy po 12 HP. Human i wysoki dodge mają ci z tyłu. Dobra, withstand na początku, żeby przyjmować na klatę te obrażenia. Buff, okej, okay, dobra, co ty możesz zrobić, chłopie? Tu by się markowanie przydało i to bardzo. Więc chyba użyję flashbanga, żeby trochę ich zacząć tutaj wkurzać. Kurde! Dodge! No niech to szlak. Dobra, co możemy tu robić? Surpressing fire, żeby accuracy i krytyki im zmniejszyć. No w sumie krytyki to nie mają chyba niskie, chociaż w sumie nie mamy napisanego, jakie są krytyki. Sniper shot, surpressing, dobra, bola, niech będzie bola. 7-4, spoko. Jeszcze się tam pozamieniali miejscami. Dobra, panie, panie kultysta. Ty pan tu zacznie zaznaczać, vulnerability hex, zaznaczymy tutaj na akolite. 0. Resist, ale jest zamarkowany. Dobrze. 2. Okej, spoko, bleed. Ale jakiś taki bardzo podstawowy. Oj, zaraz może być większy. Bleed, okej, nie mam bandaży. Ha! Jak ja to wypatrzyłem, że ja w World myślałem, że są potwory trujące. I wziąłem, kurde, odtrutkę zamiast wziąć... to go zestresowało. Wziąłem odtrutkę zamiast bandaży. To jest moje jakieś przeoczenie widocznie. Byłem pewny, że tutaj są trujące mendy. A tu są po prostu okultyści. Muszę się, kurde, ogarnąć. Ogarnąć, gdzie co jest, żeby nie popełniać takich błędów. Dobra, ty nie tutaj... Nie, dobra. Dziap! Będziemy się zastanawiać. Proszę bardzo. Padli od razu, ty jesteś zamarkowany, więc zaraz będziesz dostawać grube damage. O, jak go odepchnęło. Albo niekoniecznie zaraz będzie z tymi grubymi damage'ami. Coś mi się wydaje. Okej, świetnie. I teraz mogę tylko... Forward 2. Dobra, czyli zwracamy na miejsce. Trudno. Spróbujemy wyleczyć również trochę. O, jeden i pewnie bleed. Dobra, resist. No. No, nie było to najlepsze. Okej, stres. Ta. No dobrze. Tutaj jest damage versus... tylko że nie mogę versus Mark, który jest na pierwszej linii. Dobra, czyli powinna być to głównie druga linia, jak widzę. Dobra, do bola! Najlepsze wyjście w sumie. 6-4. Resist, żeby się nie przesunął. Już teraz wiem, że to jest od knockbacku ten biały resist. O, jeszcze raz! Spoko, no to jeszcze raz bola. Pięknie, 3-6. Obaj żyją. Teraz się zamieniłeś miejscem... Stressful Incantation. 4-4 się mocno stresuje, ale jeszcze daje radę. Dobra, jeb! Okej, zamarkowałem i nie musiałem używać tego markowania w sumie. Okej, spoko. Co znalazłem? Blood Charm, Bleed Resist i minus Blight Resist. O, to mi się podoba. Kto ma najmniejszy Blood Resist, Bleed? Ty masz tylko 20%. No właśnie, jesteś najsłabszy, tylko że musiałbym ci coś zabrać. Scouting Chance. Szkoda, że ten Scouting Chance nie jest tutaj nigdzie wypisany. No nigdzie. Stun, Blight, Disease, Death, Blow, Trap, Debuff. No to jest jakaś ukryta statystyka. Więc może zrobimy tak, że ja ci zabiorę ten przedmiot. I ja ci dam tutaj rzeczywiście Bleed Resist, a na przykład... Komu by tu dać? Stress Resist? Stress Heal Well When Can... Oj, co? Gdzie? Jak? Kto ci kazał się zamieniać miejscami, chłopcze? Co ty odwalasz? Okej, no to może dajmy jemu. Proszę bardzo, Scouting Chance. Czemu nie? Dobra, niech tak będzie zatem. Spoko. Jak tam mamy... strasznie zżarło nam tutaj, że tak powiem, światło. Więc dobra, idziemy dalej. Pierwszy pokój, pierwszy room battle odbyty. Dobra, mamy tutaj łopatę. Co się stało z łopatą? Czy ja już... Ej! Ej, what the fuck? Przecież ja miałem łopatę. No jak nic, miałem łopatę. Ej, bez jaj. Brałem łopatę, pamiętam. Co się stało z moją łopatą? W ogóle nie ogarnąłem. No przecież... Ej, no była łopata! Na 100%? Czy ja nie wziąłem łopaty? Ej, serio? Przez to wszystko nie wziąłem łopaty? Bo... jakoś mi się wydaje, że tu jest puste miejsce. Powiem wam szczerze, nie kojarzę, czy brałem, czy nie. No trudno, nie mam łopaty. Będę musiał się zestresować trochę. Kurde, no i nie wiem, naprawdę nie wiem, czy ja zapomniałem łopatę, czy ją gdzieś zgubiłem, wyleciałem i... O! Jest ten altar, gdzie użyjesz wody święconej. Zobaczymy, co się stanie. This item has no effect? Play Storch, no ja widzę, tylko tutaj to mnie wzbudzi tego wielkiego, potężnego, dzikiego, że tak powiem, bossa, którego nie chcę chwilowo ruszać. W
Fuck. Myślałem, że Holy Water coś tu... Nie, bez sensu. Myślałem, że to da radę. No dobra, czegoś znowu się nauczyłem. Nowego. O! Holy Water wraca do mnie, spoko. Dobra, idziemy dalej. Nie jest dobrze, biorąc pod uwagę poziom stresu chociażby Forfora. Ach, i żywotność całej reszty. Dobra, tutaj mamy Room Battle, widzę. Trochę sobie przybliżymy. Co tu zostawiłem? A, zostawiłem ten... Dobra, ja wiem, co zostawiłem. Przecież to dziadostwo. Dobra, spoko. Niechaj będzie. Okej, okay, Grave Digger. Tu mogę wykopać. To pamiętam, że jak tu miałbym koparkę, w sensie... No, wiadomo co, to bym mógł kopać. O, oh, fuck! Blight! Dobrze, że mam anti-venom. Dobra, no to się przydało tutaj. Dobra, kto ma największe jakby tolerancje na trapy, trzeba sprawdzić. 40%? 10, 10, 10, 40. Kurde, gdyby nie Bounty Hunter, to byłoby słabo. Udało się zdisarmować. Okej, stres ci się trochę zmniejszył. Co to? Co to jest? Troubling Effigy, Anesthetic EBD. Zobaczymy, czy okultysta ma jakieś bonusy do tego. O nie. Resist, ale chyba bleed był, bo coś widziałem tak na czerwono, więc udało się uniknąć krwawienia. Tu mamy pojedynek, nie? Więc dobrze będzie rozświetlić, użyć obydwa torcze. I może ich zaskoczymy. Okej. Okay. Nie są zaskoczeni niestety. Dobra, to trzeba zacząć znowu leczyć. Weird Reconstruction damy na Hadesa. Zero! Kurde, za bezsens. Eldritch Pull. Okej. Okay. Czy oni są w ogóle Eldritch? Tak! O, to ja mam w ogóle... A, tylko nie mam ataku teraz żadnego odpowiedniego na nich. O nie. O kurde, zaraz się kurde zestresuje. Chłopak, for. O Boże, ten też już ledwo żyje. Kurde, wydawałoby się, że będzie tak prosto i ładnie i przyjemnie. A tu proszę, niekoniecznie. Ah, dobra, bola. Krytyk, dobra, jeden gówniarz padł. Ach, trochę się odstresowali chłopcy. W sumie sami chłopcy są tutaj, rzeczywiście. Dobra, nie ma to tamto, trzeba przychodzić do frontalnego ataku. Okej, to co się od razu padło. Zostało tylko dwóch akolitów. Mister Hades, ty tam z tyłu niewiele możesz zrobić w sumie. Więc, dobra, spróbujemy, że tak powiem. Mają duży dodge, ale może się uda zestanować. Okej, udało się, przynajmniej jeden nie będzie aktywny. To zawsze coś. A będziemy atakować i tak dwóch naraz. Proszę bardzo, prawie udało się pokonać dwóch za jednym uderzeniem. To było dobre, Nefist, to było dobre. No dobra, to atakujemy Blind Fire'em, bo i tak wiadomo, że strzał jest w jedno miejsce. Pięknie, odstresowałeś się lekko, to mi się podoba. Dostałeś jeszcze buff. 4 dicy, bardzo spoko. Wreszcie jakieś didy, kurde. Najgorsze jest tylko to, że trochę słabo ze zdrowiem. Chociażby, kurczę, Dantego. Dobra, teraz pytanie, w którą stronę mam iść? Scouting mi się, kurza mać, nie włączył. Więc idziemy, nie wiem, w prawo. Cóż no, mam nadzieję, że uda się wszystkie room battles odbyć. O nie! Jakim cudem nie wziąłem żadnej łopaty? Niech mi ktoś to powie. Jak ja to zrobiłem? Urna! Zaraz się Forfor mocno zestresuje. Jeszcze tutaj spada lampa, spada światło. Niedobrze! Mój fatalny błąd, jeśli faktycznie nie wziąłem, kurczę, tych cholernych łopat ze sobą. Ach, będzie zaraz ciemno jak w dupie u Murzyna. Kurde i co? A jeszcze room battle jakiś mnie czeka. Dobra, koniec. Tu nic nie ma, idziemy dalej. Shit. Oby tutaj był pojedynek i to ostatni, który trzeba. O, będzie jakiś torch na szczęście. Co tu mamy? Left luggage. It has a lock on it. Dobra, ma zamek, więc otworzymy z zamkiem. I co znajdziemy w środku? 950 golda i onyx, czyli łącznie prawie 1500 golda. Spoko. Dobra. No nie, znowu! Jezu. Unburned torch. Moi drodzy, no i teraz co? Trzecia blokada, kurza mać, i teraz, jeżeli tu nie będzie pojedynku, to ten ruch całkowicie będzie do dupy i jeszcze mi się niestety zestresuje w, kurde, arbalest. Fuck! Fuck! Nie podoba mi się to. No dobra, no ale muszę, no. Jak ja nie wziąłem łopaty, idiota? Dlaczego? Fuck. No i co? Obyś miał tylko pozytywny virtue. Niestety, hopeless. Fuck, i co daje Hopeless? Nie ma nadziei. Afflicted, no właśnie, pierwszy raz jestem Afflicted teraz. Czyli mam te negatywne statusy i teraz Hopeless oznacza cast off adrift in a dark sea amongst jagged
Jagged Rocks. Czyli może chyba czasem po prostu nie ruszać się w swojej turze, tak mi się wydaje. O Boże. Wszystko przez to, że zapomniałem łopat w dupsko, no. Nie podoba mi się to strasznie. Jestem zły na siebie, ale to bardzo zły. I kuźwa, oczywiście, że tu nic nie ma. Ja pierdzielę, cała trasa na marne. Fuck. I tak wszystko idzie zgodnie z planem, a tu nagle się okaże, że dupa. I wszystko szlak trafia, szczególnie, że już tort to w ogóle... Jezus Mary, zaraz wszystko pogaśnie. Będziemy szli w całkowitej ciemności, się okaże, że będziemy musieli stąd uciekać. I nie wykonamy tej misji, bo jeszcze czeka nas pojedynek, kurde, a ja widzę, że wcale nie jesteśmy na niego gotowi. Światło zaraz całkowicie zgaśnie, będziemy walczyć w całkowitej ciemności. Tak. Moi drodzy, po raz pierwszy zgasło nam światło. Idziemy zatem dalej w całkowitej ciemności. Mamy teraz mnóstwo stresu, atak i accuracy. Heroes surprise, tylko loot i player crit jest zwiększony. Boże święty, co tu będzie się zaraz działo? Ja mogę sobie tylko wyobrazić. Bleed skill chance plus 10%. Okej, okay. Myślę, ten krytyk. Czy ktoś tu ma skille, które bleedują? Ty masz skille, które bleedują, nie? Ale ty masz tak zajęte wszystkie rzeczy. Virtue Chance, Bounty Hunter Only, Stress Resist. No właśnie, masz odporność na stres, to moim zdaniem jest, że tak powiem, bardzo istotne. Nikt inny i tak nie okalecza, więc chwilą nie będę używał tego przedmiotu dla nikogo. A nie, no jeszcze pojedynek przed... Ale udało mi się zaskoczyć w całkowitej ciemności się zaskoczyli, to jest ciekawe. Na szczęście jakiś powinien być bardzo łatwy pojedynek. Ach, jestem w kropce. Dobra, ładnie. Okej, no to mi się podoba. Tu spróbujemy go po co go stanuje w sumie, skoro on i tak... O, jeszcze resist, żeby było ciekawiej. Nie muszę go stanować. Dobra, to teraz spróbuję się trochę przywrócić do zdrowia. 3 to słabo. Przynajmniej resist to chociaż tyle. O, at least I can decide how I am to die. O kurde, czyli co, nic nie zrobi? Dostał kolejnego stresa jeszcze. Dobra, strzelimy bolą. Okej. Okay. Spoko. Druga tura. Okej, okay, spróbujmy znowu wyleczyć, tym razem spróbujmy wyleczyć... Ach, niech będzie, że ciebie. 9, bardzo ładnie. To jest dobry heal, jeszcze resist przed bleedem, więc spoko. Jeszcze się sam wyleczę. Korzystam z tego, że mam właśnie słabego przeciwnika. Zacznę się trochę leczyć. Slime. Nie wiem, czy slime to nie będą się rozprzestrzeniać? Nie, chyba nie. Dobra, teraz go rzeczywiście zestanuję. Dobra, jest stan. Okej, okay, arbalest. Czy ja mogę po prostu nic nie robić? Pass turn. Healer will suffer stress. No proszę. Dobra, to ja zrobię turę, po prostu zamienię się miejscami. Żeby cokolwiek zrobić. Okej. Okay. Flashbang jeszcze raz. Tak dla jaj. Znowu stan. Jakiś krytyk zaszedł, bo trochę się odstresowali chłopcy. Trochę gram na czas, ponieważ właśnie, jak widzicie, próbuję wykorzystać ten moment, żeby trochę się poleczyć, bo przeciwnicy będą trudni. Dobra, spróbuję wyleczyć jeszcze ciebie w ten bardzo fajny sposób. 2, słabo. Słabo, bardzo słabo. Dobra, no to atakujemy gościa. Dobra, koniec zabawy. Bounty Hunter troszeczkę ty oberwał. Dante, nie Dante. Dante jest, no w sumie też ledwo żyje, w sumie. Ale Mr. Hades, no jeszcze daje radę. Ważne, żeby Patapon, nie Patapon, Patapon jest w domu. W sensie Pon Pata nawet, mi się mylą, kurde. Ksywki wasze od ksywek, które nadałem. Nefist oczywiście, Nefist teraz jest z nami. Powinien, że tak powiem, dużo teraz przyjąć na klatę, więc zobaczmy, czy to będzie jakiś pojedynek. Oby. Dobrze, jest pojedynek. Oj, klasyczny zespół. Dobra, no dobra, moi drodzy, czyli teraz tak. Mogę, że tak powiem, zestanować tego wielkiego. To w sumie nie byłoby głupie, albo go zacząć bleedować. Wiecie co, ja go zestanuję. Albo zestanuję kogoś... Dobra, ciebie zestanuję, może się uda. Resist, kurza mać. No niedobrze. To zaczniemy znowu leczyć. Chyba, że, wiecie co, ja zamarkuję przeciwnika. Bo... albo nie, dobra, jeszcze będę leczył. 1, o Jezu. Kurde, co za bezsens. Punishment. 3. Dostał, ale nie ma blida na szczęście. Ach, Boże, Boże, Boże. No tak, to i tak mogę atakować tylko w jedną. Jednego gościa. Krytyk za 35! O kuźwa, ale ładny hit. No, moim zdaniem to jest ten. No to tutaj muszę wstawić wreszcie mojego ulubionego... Moją ulubioną wstawkę, którą zazwyczaj wstawiam w takich momentach, czyli... Badass Mode!
Proszę bardzo, jeszcze mój arbalest sam zaatakował i prawie zabił jednego fusiliera. Bardzo spoko, nie będę narzekał. Ja go od razu dobiję. Krytyk 21, co się dzieje? No te krytyki przez to, że mamy tutaj plus player crits. Tylko nie wiem, czy to jest szansa na krytyk, czy damage przy krytykach. Wydaje mi się, że raczej damage przy krytykach. Dobra, jest dobrze, tylko teraz tak, trzeba zacząć leczyć znowu Hadesa. 10 krytyczne leczenie, dobrze, uff. I jeszcze odporność na bleed, więc dało radę, ale dostał 6. Oj, bleed, świetny, cudowny. W ogóle zwaliłem, że nie wziąłem bandaży, tylko wziąłem jakieś odporności na blighty. W ogóle pochrzeniły mi się lokacje, naprawdę. Dobra, blind shot zatem. 8, spoko. Gość powinien już zdechnąć. Dosyć tej zabawy, gin! Dodge! Fuck! To już powinien być koniec pojedynku! Blind shot! Dodge! Fuck! Jeszcze zada damage'a pewnie, jak znam życie. Yep! Dobra, nie zadał. Uff! Okej. Okay. Świetnie! O! Lud się nie zmieścił nawet w ogóle w... się nie pomieściło nawet. Critical Stone! O, jakieś kiepskie to jest. 3 kresty, trochę golda. Dobra, trochę pożywienia dostaliśmy, żeby było ciekawiej. Dobra, otwórzmy tę skrzynkę. Nie mam... Przepraszam bardzo, już klucza. Contents are yours. 8 krestów. Spok, szkoda, że nie didów. Ale niech będzie i skeleton key. Czy to koniec? O nie. To jeszcze nie koniec, moi drodzy. To nie jest ostatni room battle. Haha. Niedobrze. Niedobrze, że to nie jest koniec, bo znaczy, że tu jeszcze jest jeden pojedynek. Fuck, fuck, fuck. Nie podoba mi się to. Ale nie chcę uciekać stąd. Chcę jeszcze do... O nie, i jeszcze jeden pojedynek. A to jest torch. O, chociaż tyle. O, ludu. No dobra. To trzeba jak najszybciej ich wykończyć. To ich nie wykończyło niestety. Trzeba. Nie ma to tamto. Jep. Dobra. Nie ma już tych kolesi. Został tylko akolita. Tobą będę, że tak powiem, flashbangował. Może mi się uda znowu ten manewr, że wiecie. Stan. O, właśnie. I teraz zacznę leczyć. Dobra. Reconstruction. 1. Jezu. Dlaczego? Dlaczego tylko jeden, chłopie? Jasne, stressful incantation. Tak, bo jeszcze mało stresu ma na karku, chłopie. Idealnie, dobra, znowu stan. Co to był za stan, który i tak udało mu się przeżyć? Dobra. Leczymy się. Korzystamy z momentu. For, I cannot hold my aim steady. Będzie strzelał pewnie na oślep. O, pas! Świetnie. Super, ekstra, miód. Lecz się. 0! O Boże! I jeszcze bleed! Ha, ha, ha! No i to jest właśnie ryzyko gry okultystą. No jest to ryzyko, niestety. Co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Zresztą będę leczył chociaż lepera. Póki on jest trochę jeszcze nieprzytomny. Okej. Okay. To ma coraz większą odporność, ten cholerny stan. Dobra. Jeszcze raz. 8! No chociaż tyle teraz wreszcie. Zawsze coś. Dobra. No to atakujemy chyba. Dobra, nie, jeszcze go. Zobaczymy, czy mi się uda. Resist tym razem. No dobra, to co, strzelasz, czy powiesz, że nic nie robisz, chłopie? For, skup się. Co? Wszyscy się zestresowali przez ciebie. Co za pałka? Gadasz głupoty, to dlatego pewnie. Dobra, dostał. Oby tego nie zaatakował. O, jeszcze raz. Tylko nie pij mi tu, żeby mi nie stresować ludzi. Za bardzo. Okej, okay. Blind shot. Jest. Padło. Dobra. Powiem wam szczerze, ta wyprawa jest trudna. Znaczy nie jest... Przez głupotę, że nie wziąłem bandaży, po pierwsze. A po drugie, że właśnie. A po drugie, że... O, bandaże, świetnie. Co? Nie mogę czego... A ja mogę wypuszczać, wyrzucać te rzeczy? Na przykład chcę wyrzucić klucz. Co? Shift click on this item to discard. Dobra, co mi jest najmniej potrzebne, albo co jest najmniej istotne tutaj teraz? To jest kasa, zaraz, tu gdzieś było, o to jest głupie, tego nie chcę. Okej, okay. Wolę bandaż. Pytanie, czy ja muszę go wziąć? Nie, nie muszę teraz, dobra. Rozświetlimy tę cholerną tutaj, cholerne miejsce. Dobra, czyli jest pojedynek teraz przed nami. No dobra, mam nadzieję, że mi się uda to jednak przeżyć, bo kurczę, na wielu frontach. Słabo mi poszło tym razem, źle się przygotowałem, widzicie? Ale to jest też dowód na to, że jak źle się przygotuję, to jest kiepsko. O! Miałem trochę racji. Miałem trochę racji, jeśli chodzi o te dziwne rzeczy, które potrafią truć. Bo tutaj one to cały czas są. Fungal Artillery, tutaj są również
nie na dobrze, tylko mi się trafiły cały czas te ludzie, więc chyba wydaje mi się, że wcale nie wybrałem, nie źle oszacowałem, źle nie oszacowałem, tylko że mogłem rzeczywiście wziąć trochę bandaży. Dobra, rekonstrukcja na samego siebie 9, dobrze i resist, uff, okej. To już mniej mi się podoba, bleed. Okej, okay. O Jezu, Rain of... O fuck, blightować będą teraz. Tak, podwójny blight, niedobrze. Dobra, pudło. Znaczy udało mu się uniknąć, to chociaż tyle. Nie będę używał withstanda, chociaż trochę mu stres by wyleczyło, bo wolę się skupić teraz na ataku. 6 i 9, dobra. Okej, okay. So much blood. Jesteś na skraju, Mr. Hades, ale dasz radę, wierzę w ciebie. Czy chcę kogoś dziabać, czy chcę kogoś dobijać? Daje mi się, że chciałbym zacząć atakować. Kto tutaj bardziej... Ten szybciej padnie. Do... O kurde, no jeden! Fuck. Jeden ci został, no świetnie. Super! Resist to szczęście, nie ma gorszego blighta. I co teraz będziesz robił? Będziesz wszystkich stresował znowu? Czy będziesz strzelał na oślep? Pas. O jest. Ech. No tak to właśnie jest, jak się, kurczę, chłopcy nie za bardzo... przygotują do pojedynku. Dobra, dobić trzeba tego gościa. Teraz za 7 walnąłeś. Ech, chłopie. Hades, ogarnij się. Dobra, czy ja tutaj również... Target... Czy ja tu nie mam żadnego leczenia, nie? Niestety. Żeby było ciekawe, tu jeszcze jest plus 15 damage versus Eldritch, czyli właśnie te dziadostwa. I mógłbym w ogóle... Aha, już nie mogę ich atakować za bardzo. Tu jest Weakening Curse, target minus 30 damage i Accuracy. Ale to jednak najważniejsze mimo wszystko dalej jest leczenie. 9, bardzo ładnie. Resist od Bleeda. Gropping Swipe. Okej, 4. I co będzie teraz? Teraz próbujemy zaatakować Sniper Shotem. Nie mam żadnych tych. Damage Modification minus... Dobra, lecimy. Aha, tylko to na tyły tylko strzela. Dobra, no to... no to bola. Krytyk, ładnie. Bardzo ładnie. Dobra. Dobra, dobra. Hell's fires, I'm good. Okej. Okay. Dobra, teraz podwójny atak w to gówno. Okej, 10-6, został, prawie zginął. Może się uda. Nawet bez strat w ludziach. Mam nadzieję, że będzie bez strat w ludziach. I dobrze jednak, pamiętałem dobrze o tych blightach, że tu jednak te dziady są, więc spoko. Jep, tak! Udało się, moi drodzy. Uff! Przy męczarniach... Przy, kurczę, złym dobraniu rzeczy do... i zapomnieniu w ogóle o tych... Jasne. I zapomnieniu o... łopatach. Udało się to jakoś przeżyć. Dobra, mam też dwa busty, oczywiście czegoś trzeba się pozbyć. Użyj sobie bandaża. Co to jest? A, holy water, to nic z tym nie zrobię. Dobra, weźmiemy to też. Okej, okay, koniec, jeszcze zobaczymy, co jest tutaj. Bo ty się jakoś mega zestresujesz zaraz. A beautiful fountain. Dobra, zobaczymy, czy holy water tu zadziała. Tak! Wow! Haha, pozbyłem się stresu trochę. Gdybym wiedział, to użyłbym innym gościem. Czyli rzeczywiście, proszę bardzo, holy water sprawdza się przy takich, o, fontannach. Dobra, koniec. Idę stąd w cholerę. Driving out corruption is an endless battle, but one that must be fought. O, ale zobaczcie, ile dzięki temu zebrałem golda, przez to, że szedłem w całkowitej ciemności. To jest właśnie plus i minus, tak? Idziesz po ciemku, to masz lepszy loot, idziesz po jasnemu, to jest szansa większa, że przeżyjesz. To jest bardzo fajny przedmiot w ogóle dla Man at Arms. HP mu się zwiększa, damage może mu się zmniejszać, no i tak głównie na ripostach będzie działał. Więc dobrze, mamy 12 kresów, tylko 4 licy. Kurde, to mało, ale dużo tych tarczek to też się przyda. Do rozbudowy na drugi poziom potem. Dobra, okej, okay, zobaczmy, co tutaj się teraz stanie. Resolve level up. To dopiero teraz mnie informujesz o tym. No tak, bo chyba ktoś osiągnął wreszcie poziom drugi, może to dlatego. Tak, mamy Mr. Hades i Nefist są wreszcie na poziomie drugim. Także spoko, zobaczmy jakie tam mają perki dostaną. Znaczy quirki, Unerring. Plus 10 damage ranged skills. Świetnie, on nie jest wcale ranged przecież. Deviant Tastes. Nie mogę używać Brothel. I 20 resist w Weld, okej. Okay. Co to jest? Fangofobia. Minus 20% stres, resist i w torch above. O jest, to nie jest dobre. I float release, minus 3 crit range skills. Dobra, to akurat to nie jest super problematyczne dla niego. Wracamy do wioski, moi drodzy. Znaczy do swojego... po swojej posiadłości. Okej. Kiwix,
81 stresu sobie, że tak powiem, zrzucił z siebie, więc jest nieźle. Od razu już wyszedł z burdelu. Mam odblokowane Nomad Wagon i Survivalis. Zaraz wam pokażę, co te robią te rzeczy. Dante też jest na poziomie pierwszym już teraz, więc można by go zacząć trochę upgrade'ować. Dobra, okej, okay. No to zobaczmy te dwie nowe rzeczy. Przede wszystkim Nomad Wagon. I tutaj możemy kupować przedmioty. Plus 10 stres resist, ale minus 5 damage i tutaj mamy Witch's Vial, Plague Doctor only. Ło, odporność na Blight i Bleed, aż o 30%, niezły przedmiot, tylko cholernie drogi. Ciekawe, czy mogę sprzedawać jej te przedmioty, tego nie wiem. Tu oczywiście możemy zwiększyć ilość przedmiotów, które się losują i zmniejszamy również koszt tych wszystkich zabawek. 10% to nie wkidmuchał, to cały 1000 tutaj, a tutaj 1500 mniej, więc hello. Więc to jest właśnie Nomad Wagon i jeszcze mamy Survivalist. To jest kostka w sumie, to chyba laska, która pozwala nam rozbudowywać camping skillsy tak naprawdę, tak? Czyli jak do tej pory nie mieliśmy dostępu do odblokowywania tych rzeczy, które są w tej drugiej linii, tak? Czyli tutaj w tej drugiej linii, prawda? I teraz właśnie po to jest Survivalist, żebyśmy mogli również nad tym mieć jakąś władzę. Ale, moi drodzy, na tym kończy się odcinek. Zobaczymy jeszcze, kogo my tutaj mamy. Mamy wreszcie Heliona. No dobra, mamy Heliona, mamy laskę, więc na pewno ją wezmę, chyba że ma jakieś kiepskie perki. Obsessed with Sainthood. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Wicked Hack, mamy, Breakthrough, tylko właśnie traci wtedy damage i dodge'a, ale zawsze może użyć Adrenaline Rush, żeby trochę to zwiększyć. Sama może sobie wyleczyć Blight i Bleed, by the way. I Bleed Out, to jest też atak taki właśnie, który zmniejsza jej i damage, i dodge, ale widzicie, jest damage modification plus 15%. Więc coś za coś. Jeszcze szansa na bleed. 3 punkty za 3 rundy, co nie jest wcale takie złe. I ona uwielbia stać właśnie w pierwszej linii. Też jeszcze ma taki Iron Swan, na przykład ma taki cios, że atakuje z pierwszej linii zawsze ostatnią linię, nie? No wszystko tutaj z pierwszej linii. Na pierwszą linię jest na pewno, więc ona jest takim frontalnym tutaj ziomeczkiem. Znaczy, ziomalką w sumie. Więc ją na pewno wezmę. Tutaj sobie tak w ogóle podzieliłem tych moich Zbigniewów, że jeśli tutaj na początku mam gości, którzy stoją z przodu, potem w środku, a na końcu stoją z tyłu, tak? Więc tak to jest podzielone. Na pewno 4-4 będzie musiał sobie odpocząć, ponieważ jest troszeczkę zestresowany. Mówiąc troszeczkę, mam na myśli bardzo dużo. Nie ma żadnych kiepskich minusów i predyspozycji jakichś negatywnych do działań, więc od razu go wyślę gdzieś, gdzie mam największe bonusy, więc chyba właśnie do Brofo. Bo czemu nie? Co ja tu w ogóle miałem zaupgrade'ować? Jeszcze muszę sobie zobaczyć. W każdym razie to chyba zacznę robić później. Przynajmniej wyślę od razu tutaj Forfora, niech się tutaj wyleczy, chłopak. trochę się odstresuje, jest na pewno wyjęty z następnego pojedynku. Tak samo jak Ponpata i Dante! powinni pójść gdzieś odpocząć. Więc wydaje mi się, że Dante może iść gdziekolwiek. To teoretycznie może pójść do Cloister, bo tu mam jeszcze bonusy. Chyba że użyję znowu tutaj jakieś tam wzmacniania. No możesz iść tutaj, dobra, możesz iść sobie tutaj za tysiaka, proszę bardzo, spoko, przeżyję to. Okej, okay. To taki szybki, że tak powiem, rzut na taśmę, jeśli chodzi o zarządzanie tutaj moją posiadłością i moją ekipą. Mamy nową laskę, oczywiście ktoś z was będzie nazwany jej imieniem, a raczej ona będzie nazwana waszą ksywą, tak, jak zawsze. Także coś tu się znajdzie. Ja wam dziękuję bardzo, na koniec oczywiście jak zawsze pokażę co, możemy, zaraz jeszcze jedna rzecz, ale tutaj właśnie chciałem sprawdzić, bo pojawiły nam się zadania na poziomie trzecim i to jest też ciekawe, gdzie jest poziom drugi, wszystko to jest poziom pierwszy, apprentice i nagle od razu poziom trzeci, a gdzie jest poziom drugi, hello, ktoś może mi powiedzieć? Więc to jest medium jeszcze na poziomie weterana, więc w ogóle ciekawie, a tu możemy walczyć z bossem Kill the Wizened Hag. Gdzieś tutaj kryje się boss. Nigdy nie walczyłem jeszcze w Darkest Dungeon z bossem, więc nie wiem jak wygląda pojedynek bossowy. Czy to od razu jest rzut na bossa, czy muszę tego bossa znaleźć w kanałach? Tego nie wiem. Jeżeli wiecie, to dajcie znać. Widzicie, tutaj bardzo dużo jest zysku z tego i w ogóle bardzo rzadki Martyr's Seal. O kurde. Minus 8 dodge, minus 12 max HP, ale Death Blow Resist, Crit at Death's Door i Damage at Death's Door. Czyli jak jest na tym, na krańcu życia, tak? To zadaje całkiem niezłe obrażenia. Tylko to jest taka duży gamble, duży hazard. Więc decydujemy znowu, gdzie idziemy oczywiście. Możemy dalej iść do Weld.
Wydaje się, że mamy mało obrazków, więc można by pójść gdzie indziej. Tutaj mamy, prawda, poziom Apprentice, tu mamy poziom też Apprentice, ale Medium, tak? Czyli tu jest krótka podróż, tu jest podróż dłuższa, zdobywamy jakiś taki przedmiot. Chyba, że wrócimy do ruin, gdzieś tutaj sobie pochodzimy, tu też widzę, że jest poziom 0. Znaczy, że w sensie, że nie ma kampusu, jest średnia podróż, tutaj jest jedna podróż dłuższa. No dobra, to trzeba zdecydować teraz, moi drodzy. Tu już widzicie dokładnie, co możemy teraz wybrać. Dajcie znaka w komentarzach. Jeśli wam się podobał odcinek, oczywiście zostawcie lajka. Ja wam dziękuję bardzo za ten odcinek. Pamiętam, że coś jeszcze chciałem sprawdzić, chyba rozbudowanie gildii na poziom 2. 11 obrazów, no właśnie. Gdybym chciał zaupgrade'ować, kurczę, to miejsce, to potrzebuję jeszcze 3 obrazy, nie? No właśnie, żeby móc teraz im aplikować skille na wyższym poziomie. Zobaczmy jeszcze na samym końcu, jak wygląda to z Blacksmithem. Na przykład z właśnie Nefistem. Aha, nie, to chciałem tutaj sprawdzić, ile to kosztuje. Armor Smithing mogę zaupgrade'ować, ponieważ mam i tarczki, i, kurczę, dicy. Dobra! No to też możecie powiedzieć mi, co wolelibyście, żebym jednak zrobił? Czy zaupgrade'ował już teraz Armor Smithing i zaczął również wykorzystywać kasę na upgrade'y tutaj zbroi wszystkich moich ludzi? Czy może powinienem poczekać i uzbierać na ten upgrade tutaj, żeby zrobić Instructor Mastery na poziomie 2, a raczej żeby się odblokował, tak, na poziomie 2, ale żeby odblokował się zabawki na poziomie 3, więc dajcie znaka, co chcecie, żebym zrobił. I teraz już na pewno to już jest ten moment, kiedy skończę odcinek, także wielka piona ode mnie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon. Cześć!